Deficyt przedstawiał się w planie następująco: 600 tysięcy, przychody to jest 1 milion 800, rozchody 1 200, zadłużenie, jak widzicie Państwo, cały czas spada, 25 milionów 937 tysięcy 153 zł. Budżet powiatu, wykonanie, nadwyżka za 2016 wynosi 11 milionów 160 tysięcy 320 tysięcy zł. Szanowni Państwo, kwota mówi za siebie, są to pieniądze, które mamy przygotowane na bardzo duże inwestycje, które w tej chwili, wcześniej mówiłem, są realizowane i będą w dalszym ciągu realizowane. W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu mieleckiego za 2016 rok odczytam uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała nr 204/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 6 i artykułu 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po zapoznaniu się z 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu mieleckiego za 2016 rok, 2. sprawozdaniem finansowym powiatu mieleckiego za 2016 rok, 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, 4. informacją o stanie mienia powiatu mieleckiego, 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się Zarządowi Powiatu Mieleckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu mieleckiego za 2016 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę o policzenie. 16. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki do góry. Nikt nie jest przeciwny. Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością 16 głosów za, przy 0 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących się. Pan starosta prosił o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu własnym, w imieniu całego zarządu chciałbym paniom, koleżankom, kolegom bardzo serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium, a panom, niech się zastanawiają, co zrobią w przyszłym roku. W tej sesji zagłosują za to i życzę wszystkiego dobrego.